Witam Cię bardzo serdecznie w tym troszeczkę innym klimacie filmowym. Nie bez kozery też jest za nami Święty Józef. Chciałbym zacząć od takiego fragmentu z Pisma Świętego i żebyś go bardzo mocno usłyszał, żebyś go bardzo mocno przyjął do serca. Otwórz swoje serce teraz. Pozwól działać Duchowi. Z listu do Galatów. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. I chcę się Ciebie zapytać, czy w związku z tym, że tak jest, czy w związku z tym jest w Tobie ta cała gama cech, o których przed chwilą przeczytałem? Chciałbym, żebyś zauważył coś bardzo istotnego, bo zobacz, w Afryce i w Azji plaga szarańczy, która zjada Afrykę i zjada Azję powoli. Na Dolnym Śląsku wykryto ognisko ptasiej grypy. I w tym wszystkim jeszcze odkrywamy największą tajemnicę, która się teraz dzieje, którą jest koronawirus. Sprawa jest bardzo poważna. I nie ma co jej lekceważyć. I możemy rozpatrywać tę sprawę naprawdę na wiele płaszczyzn i na wiele sposobów, zaczynając od tego, że możemy mówić, iż jest to jakiś spisek światowy, iż jest to koronawirus, nie jest wirusem jako takim, ale jest bronią, która miała być zastosowana przez Chińczyków czy inne państwo do zgładzenia ludzkości, czy może jeszcze coś innego? Chcę Ci powiedzieć, że bez względu na to, jaki ten wirus nie jest, czy jest wirusem przypadkowo wyprodukowanym, czy jest wirusem specjalnie wyprodukowanym, to w całym tym bagnie, w tym szambie, które się dzieje obecnie, jest jeszcze gorszy wirus. Wirus, który dotyka Twojej duszy i ma skutki wieczne. I będzie się ciągnął za Tobą wieki. I nieważne, czy zachorujesz na koronawirusa, czy zachorujesz na grypę, czy na anginę, czy będziesz miał nowotwór złośliwy, czy będziesz miał, wpadniesz pod samochód i stracisz dwie nogi, to jest coś ważniejszego. Chciałbym Cię prosić o jedną rzecz, żebyś w tej całym ferworze, jakim nam serwują media i wszystkie inne bodźce, jakie w nas uderzają, negatywne, abyś troszeczkę się od tego zdystansował, troszeczkę zatrzymał się obok, bo owocem ducha jest miłość, radość i pokój. Zdaję sobie sprawę, jak trudną sytuacją jest obecny czas, na przykład dla rodziców, którzy mają swoje dzieci i muszą się nimi zaopiekować, bo nie mogą ich wysłać do szkoły. Wiem, że może być to bardzo ciężki czas dla osób starszych, którzy boją się na przykład iść po zakupy do sklepu, czy jeszcze jakieś inne wyjścia w ogóle ich paraliżują. Chcę Ci też powiedzieć, bo nagrywam ten filmik, dlatego, ponieważ pytacie się mnie z każdej strony, co ja o tym myślę. I czy poddawać się tym presjom państwa i rządzących, czy też nie? Czy robić coś dodatkowego, czy też nie? Czy robić zapasy, czy też nie? I już odpowiadam na pierwszą sprawę, sprawę zapasów. Jeśli sprawi w Twoim sercu to pokój,
że będziesz miał 10 pudełek ryżu, 4 wagony papierów toaletowych, to idź i to kup. Jeśli to ma zaprzątać twoją głowę, jeśli to ma ci przeszkadzać w życiu takim normalnym, czyli w miłości, to idź i to zrób. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, czy dawać się zwariować w sprawie tego, żeby nie chodzić w różne miejsca publiczne i tak dalej. Pan Bóg dał ci rozum. I skoro jest zagrożenie, daje ci też takich, którzy pokazują mniej więcej, co robić, aby dobrze to ten czas przeżyć. Myj częściej ręce, idź pobiegaj trochę do lasu, zdrowo się odżywiaj, zjedz jakiegoś owoca, kup sobie witaminę C, zapodaj sobie troszeczkę jej więcej w tym czasie, dobrze się wysypiaj, wietrz mieszkanie, nie ma mrozów, więc można okno na chwilę otworzyć. Chcę, żebyś też wiedział, że to, co robią rządzący, to nie robią, bo tak im się podoba, bo tak by chcieli, bo po prostu tak jest i mają taki kaprys, się spotkali chłopaki na szczycie i coś wymyślili i coś robią. Chcę, żebyś wiedział, że troszkę zaufania dla nich też jest potrzebne, że są to osoby, które znają się na tym, coś próbują zrobić dla ciebie i no zaufaj im trochę. Czyli jeśli mówią, żeby podjąć jakieś kroki zapobiegawcze, to je po prostu podejmij. Kolejna sprawa, jaka mnie martwi, to jest sprawa tego, że szkoły zostały zamknięte, uczelnie. To martwi mnie, bo dzisiaj chodziłem troszeczkę po mieście, widziałem, że kawiarnie pękają w szwach od studentów, od ludzi młodych. Nie wiem, czy są to studenci, czy nie, ale chciałbym się zwrócić też do ciebie, żebyś został w domu przez te 2 tygodnie. Oczywiście, idź na zakupy, idź po świętą komunię i wróć, ale spędź ten czas w domu. Może Bóg dał ci ten czas, żebyś spędził go w końcu z rodziną, żebyś trochę odpoczął, żebyś wypauzował ze świata, który ciągle za czymś biegnie. Na razie mówię o tych sprawach, które są takie bardzo ludzkie i dotyczą każdego. Ze względu na to, czy jesteś wierzący, czy jesteś niewierzący. Wychilluj. Zobacz, dostałeś w prezencie od życia 2 tygodnie wolnego na studiach, jako nauczyciel w szkole. Wykorzystaj to dobrze, zadbaj o siebie. Pokaż teraz, jaka jest twoja miłość do ciebie. Wiesz, to przykazanie miłuj bliźniego jak siebie samego nie bez kozery jest tak ustawione i nie bez kozery tak wygląda, że jeśli chcesz kochać innych, to najpierw musisz kochać siebie. Jeśli chcesz kochać Boga i drugiego człowieka, musisz nauczyć się kochać siebie. Więc te 2 tygodnie dostałeś od życia po to, żeby też troszeczkę o siebie zadbać. Pokochać siebie. Nie wiem, może stawaj codziennie rano przed lustrem i mów sobie, że jesteś naprawdę fajny. Że jesteś naprawdę piękna. Może to jest właśnie ten czas. Wiesz, spróbuj pobyć trochę z tymi, którzy są w domu u ciebie. Porozmawiaj z nimi. Zapytaj o to, o coś, czego nigdy nie pytałeś. Wiesz, to jest też taki czas, gdzie możesz zadzwonić do swoich przyjaciół i w końcu się z nimi nagadać. Przypomnij sobie, jakie fajne rozmowy prowadziliście kiedyś. I trochę za nimi tęsknisz, albo czekasz na czas wakacji, żeby w końcu się spotkać, trafić pod jeden namiot i całą noc sobie pogadać. Teraz masz do tego okazję, żeby zadzwonić i porozmawiać. I to są takie prawdy bardzo naturalne. Bardzo, nawet nie naturalne, przepraszam, tylko neutralne. Czyli dla każdego. Bez względu na to, czy jesteś buddystą, muzułmaninem, świadkiem Jehowy, zielonoświątkowcem czy katolikiem, to są prawdy dla ciebie. Wychilluj. Posłuchaj trochę rządzących. Zdystansuj się. Pokochaj siebie. Znajdź w sobie
pokój. A może wyłącz nawet na kilka dni czy na kilka godzin dziennie telewizor, wyłącz telefon i wyłącz internet i pobądź ze sobą. Zobacz, czujesz się dobrze w swoim towarzystwie? Masz o czym myśleć? Masz co robić? To jest bardzo ważny też egzamin dla ciebie samego jako człowieka, jako pełni człowieczeństwa, jako tego, co jest ważne w życiu. Nie będzie krótko, już jest 10 minut, ale proszę wytrzymaj jeszcze chwilę. Kolejną sprawą, jaka jest, to już jest sprawa duchowa i myślę bardzo chrześcijańska, więc jeśli nie jesteś ciekawy dalszej części, to nie musisz jej oglądać. Jeśli przyjmiesz tą pierwszą część, że to jest czas dla ciebie, żeby się pokochać i żeby później móc kochać innych, na wypadek, gdyby na przykład wirus się rozszerzył i byłaby taka potrzeba, albo na wypadek wybuchu wojny, albo innego kataklizmu głodu, czy inny, jeszcze innego, to żebyś mógł nieść pomoc, radość, pokój innym. Więc teraz dostałeś 2 tygodnie, żeby zebrać w sobie pokój. Żeby odciąć się od paniki. Odciąć się od chaosu. Pokój. I to jest to. Druga część, bardziej chrześcijańska. Chciałbym zwrócić uwagę, ostatnio była mowa w internecie, właśnie nie pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć z jakiej okazji, o tym, że Bóg pokarał tam jakieś państwo w czymś, bo coś tam się stało. I były wielkie spekulacje, że Bóg jest miłosierny, On nie karze nas za grzechy. No to jest nieprawda. Diabeł bardzo często posługuje się półprawdami i to jest półprawda. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Nie jest to kara taka, a ja ci teraz, maluchu, pokażę, jaki ty byłeś niegrzeczny. Nie, to nie o to chodzi. Bóg karze na sposób miłosierny. Bardziej jakby chciał wychować, jakby chciał cię nauczyć, jakby chciał ci powiedzieć: mały, obudź się, głupolu, nie tak, nie w tą stronę, nie idź tam, nie rób tego. Wiesz, Bóg zrobił coś bardzo niesamowitego. Wszyscyśmy zgrzeszyli, wszyscyśmy popełnili nieprawość, a On co zrobił? Zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. I co jeszcze dalej? On oddał życie. I dzisiaj Bóg pokazuje ci, żebyś spojrzał na krzyż, na Jezusa i zobaczył, co On zrobił dla ciebie. Wykupił cię z niewoli diabła. Bo i ja, i ty, przez to, że zgrzeszyliśmy i nieprawość popełniliśmy, powinniśmy my na nim wisieć. Byliśmy niewolnikami diabła. A Jezus oddał życie. I Bóg wysłał swojego Syna, żebyś ty na Niego patrzył i pomyślał sobie tak: kurka, zabiłem tymi rękami Pana. Żałuję. Chcę się zmienić. Chcę być dobrym człowiekiem. Chcę kochać, być kochanym. A jednak dalej robimy raz, drugi, trzeci, czwarty. Wchodzimy w nowe grzechy, nałogi, bezbożności. Wiesz, stałem ostatnio na przystanku i jedna pani mówi do drugiej: miała wybuchnąć wojna, był ten konflikt polsko-izraelski i już tak był, Boże kochany, przepraszam, tam izraelsko-irański, polsko-izraelski też był, tylko był taki bardziej słowny, aczkolwiek było tak na ostrzu noża, że może jakaś wojna wybuchnie, i ona powiedziała jedna do drugiej, że no wie pani, już tak się wszystkim, przepraszam,
zacytuję, w dupach poprzewracało, że wojna by się przydała. A druga do niej mówi tak, no jak nie wojna, to coś innego przyjdzie, bo musi się świat obudzić. I to są panie, które są nie zawsze w pierwszych ławeczkach w kościele, nie? To są babeczki z przystanku. Zobacz, mądrość starszej osoby jest naprawdę fascynująca. Bo zawsze, kiedy ta ohyda nieprawości się przelewała, działo się coś strasznego. Jakby chciano obudzić świat. Co wy robicie? Dokąd idziecie? Wiesz, w tym samym liście do Galatów, o tych owocach, które ci przeczytałem, jest napisane tak. Nie łudźcie się. Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. A kto w duchu sieje, jako plon ducha zbierze życie wieczne. Chciałbym, żebyś wiedział, że Bóg z tobą nie żartuje. Że Bóg nie pozwolił zabić swojego syna dla żartów. Że Jezus nie rozłożył rąk i nie pozwolił sobie ich przebić dla żartów. Bo jest Bogiem, to mu tam nie zależało, czy go zabiją, czy go ukrzyżują, czy nie. Chcę, żebyś wiedział, że to zdarzyło się naprawdę. I że te skutki są wynikiem tego, że Bóg zakwilił w swoim sercu. Naprawdę, ile jeszcze znaków Bóg musi dawać, żebyśmy się obudzili? Płaczące ikony, krwią, łzami, olejami, płaczący krzyż w Medjugorju, gdzie z kolana Jezusa, możecie to też gdzieś tam na moim Facebooku zobaczyć, cały czas płyną łzy. Jakby Bóg chciał powiedzieć, że On rzeczywiście wzrusza się tym, co się dzieje. Że On patrzy na ciebie, że tęskni za tobą, że już z bólu nie wytrzymuje i pozwala szarańczy przejść przez świat. I pozwala chorobie przejść przez świat. Przecież On jest Bogiem wielkim. I gdyby jednym tchnieniem warg potrafi zgładzić nieprzyjaciela, jednym tchnieniem cię stworzył, to dlaczego nie mógłby zgładzić takiego koronawirusa? Mógłby. Więc pytaj się siebie i Boga, dlaczego? Co jeszcze trzeba zrobić? Zobacz, jak woła Matka Boża w Fatimie o nawrócenie. Co mówi Matka Boża w Medjugorju? Co Bóg mówi przez swoich proroków? Czemu nie słuchasz wezwania Boga? Czemu nie słuchasz? Jak mamy Cię obudzić? Jak mamy Cię obudzić? Bóg naprawdę chce wejść z tobą w relację. On chce wejść z tobą w wasze wspólne doświadczenie, w waszą wspólną drogę. Bóg nie chce, żebyś zostawał sam. Wiesz, że On każdego dnia mówi ci, nie bój się, nie bój się, nie bój się, kocham cię, szaleję za tobą, jesteś piękny. On chce dotykać twojego serca, tylko czy ty mu pozwolisz? Myślę, że ani wirus, ani jeszcze to, co nadejdzie, szybko się nie unormuje, póki świat się nie obudzi. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się dzieje. Jest wirus. Cała, brzydko powiem teraz, lewactwo, czy ci, którzy stoją po lewej stronie barykady, jak zawsze, krzyczą, zamknąć kościoły.
a jednocześnie nie krzyczą: zamknąć galerie handlowe, restauracje, puby, kawiarnie. Wszystkiemu winny Kościół, bo z komunią świętą się zarazki przenoszą. Straszne. Jest to straszne. Jest coś takiego, że człowiek się tak zacietrzewi w swoim grzechu, w swoim bólu, w swoim nieszczęściu, że aż nie potrafi z niego wyjść. To jest pierwsza rzecz, która jest bardzo bolesna. Chciałbym też, żebyś jak najszybciej skorzystał z sakramentu pokuty. Jak najszybciej skorzystał z sakramentu Eucharystii. To jest moje marzenie i moje życzenie dla Ciebie. Dzisiaj ja dostałem bardzo wiele życzeń od Was, za co bardzo dziękuję, ale ja chcę, żebyś teraz rzeczywiście na serio podszedł do Boga, bo nie wiesz, co jutro się stanie. We Włoszech aresztują tych, którzy odprawiają mszę świętą, którzy chodzą na mszę świętą. Nie wiesz, ile to będzie trwało. A jeśli ta epidemia przetrwa przez rok i nie będziesz miał możliwości komunii świętej i nie będziesz miał możliwości spowiedzi świętej, co zrobisz? Korzystaj teraz. Korzystaj teraz. Nie wiesz, co jutro będzie. Nie wiesz, co jutro będzie. Jest coś naprawdę szczególnego w tym wszystkim, pełnego bólu i cierpienia. Rozumiem, że dla niektórych może być wielką tragedią czy lękiem, co ze mną będzie jutro. Ale jeśli jesteś w stanie łaski uświęcającej, chodzisz do spowiedzi, przyjmujesz ciało pańskie, to ja chcę ci powiedzieć, że nie masz się czego bać. Nie masz się czego obawiać. Bo nie wiem, czy jesteś świadomy tego, że w każdej chwili możesz zachorować na raka i też jak wyjdziesz z domu, to możesz cię zostać, pociąg cię przejechać. Albo dostać zawału. Wiesz to, czy nie wiesz? Bo nie wiem, czy dochodzi do ciebie, że przyczyn śmierci może być dużo, tylko może być wiele, tylko zauważ, czy ty jesteś gotowy na to, co dalej. Co dalej? My tu jesteśmy tylko na chwilę. Tylko na chwilę. A co dalej? Proszę cię, żebyś pomyślał o tym, że to nie jest istota sprawy, czy ty umrzesz w tym tygodniu, za tydzień, za dwa, czy za miesiąc. Tylko co się stanie z twoją duszą? Co się stanie z tobą? Dlatego zachęcam cię do sakramentów. Może to histeria, która panuje w świecie i za miesiąc wszystko dwa niknie, bo przecież w 2000 bodaj 13 ebola, w 2016 SARS, ptasia grypa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przecież wszystko trwało tylko kilka miesięcy i cały świat dalej funkcjonuje. To teraz jest trochę inaczej, chcę cię zapewnić, bo ci, którzy tak uspokajają, że co roku inna grypa, inna zaraza i nic nam się nie stało, też nie mają racji. Znaczy podczas tamtych gryp i tamtych epidemii tak się działo, że tyle ludzi umarło i takie środki się podejmowało. Nie, więc jesteśmy w trochę innej sytuacji. Porównywanie do tego, co było, jest troszeczkę lekceważeniem sprawy. Sprawa jest poważna. Więc to jest to. Bóg nie pozwoli z siebie szydzić, więc pozwala na te sprawy. Nie wiem, pytacie się mnie dzisiaj od rana, czy zbliżają się czasy ostateczne, paruzja, oczyszczenie Kościoła, które zostały zapowiedziane przez wielkich proroków. Nikt nie zna dnia ani godziny paruzji.
co do oczyszczenia, wielu moich znajomych i przyjaciół, proroków i charyzmatyków mówi, że tak, to będzie ten czas. Ja sam przypominam sobie różne doświadczenia ze swojego życia, choćby takie doświadczenie 10 lat temu, które miało niecałe. Kiedy przyszedłem na praktyki do domu dziecka, siedziałem sobie, z dziećmi się bawiłem i przyszła siostra zakonna i mówię, o, już przyszedłeś. A ja mówię, no tak, jestem od 8. A siostra mówi, ale ja czekałam na ciebie. Ja mówię, no to jestem od 8. A siostra mówi, nie, nie, ja czekałam na ciebie, bo muszę ci coś powiedzieć. I siostra miała sny prorockie i zaczęła mi mówić o inwazji, czy wojnie, czy prześladowaniu, które przyjdzie. Miała obraz czarnego konia, który przeskakiwał z właśnie za Rosji na Europę. Nie wiem, czy to jest to, co się teraz dzieje. Mówię wam to, co ona mi mówiła. Zahaczyła mnie dlatego, bo chodziło jeszcze tam w tym proroctwie o mnie, ale tego wam oszczędzę. Tylko chcę wam powiedzieć, że Bóg daje zawsze znaki, że przygotowuje. Ja sam pamiętam proroctwo, które mówiłem na jednej z mszy o uzdrowienie, że jak przyjdą czasy proroctwa i będzie zakazana msza święta, to ci, którzy tu stoją, będą wspominać to wydarzenie na pokrzepienie swojego serca. Czyż już się to nie zaczyna dziać? Nie są zakazy? Te osoby, które wyjechały do Włoszech z tamtej grupy, już nie mają możliwości do Eucharystii, już tęsknią, już wspominają tamte doświadczenia. To oni mi ostatnio przypominają też te rzeczy. Więc to jest to. No kolejnymi sprawami jest to, co głosi Leszek Dokowicz ze swoim przyjacielem Jackiem. O tych ich wizjach, o tych ich przeczuciach, przekonaniach. Jeśli to są dni ostatnie, czy te dni oczyszczenia, no to też to jest jakiś pozytywny aspekt. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zmusza nas to do nawrócenia, do przylgnięcia do Boga. Ci, którzy są w sercu Boga, nie mają czego się lękać. Którzy Boga mają za Ojca, nie mają czego się lękać. Tak, niech drżą i boją się ci, którzy są oponentami Boga. Niech drżą, bo poznają sprawiedliwą rękę Pana. Bo Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. I niebawem wyciągnie się Jego prawica nad sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Żebyś wiedział, że to też ma swoje znaczenie. Ja nie wiem, czy to są dni ostatnie. Taka najbliższa paruzja, jaką mogę ci powiedzieć, że będzie na pewno, to jest twoja śmierć. I że to będzie niebawem, bo za kilka lat, kilkanaście, kilkadziesiąt. A może jutro. Tak jak powiedziałem, są zawały, wypadki i różne inne dziwne sprawy. Także to. Zostawmy tą kataklizmową ofertę, bo można jeszcze bardziej podkręcać tę atmosferę, ale nam chodzi o to, że Bóg jest Panem pokoju. Chrześcijanie patrzą na Boga jako Boga pokoju. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, opanowanie, łagodność itd., itd. Rozumiesz, że teraz, i przychodzę do ostatniej kwestii, jest sprawdzian też dla ciebie. Jako dla chrześcijanina, co ty niesiesz? Czy ty niesiesz panikę? I co chwilę tylko mówisz, o teraz to się będzie działo, za chwilę zamkną kościoły, za chwilę nie będę mieć wody, trzeba kupić skrzynkę wódki, wody i nie wiadomo czego jeszcze, bo będzie brakowało, papier toaletowy. Ale nie robisz tego w sposób naturalny. Idziesz do sklepu i kupujesz skrzynkę wódki, skrzynkę wody, skrzynkę papieru toaletowego. Tylko siejesz taką panikę, taki zamęt. Jeszcze się na rząd nagadasz, że taki zły, że prezydent do niczego, że trzeba by go... Wczoraj usłyszałem, że prezydenta trzeba zabić, bo jest w ogóle nie do niczego, żeby trzeba było zutylizować cały rząd i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. No skandal!
Po co siejesz, nakręcasz to? Ty jesteś człowiekiem, który ma nieść radość, pokój, opanowanie, łagodność. Jest w tobie duch? Modlisz się ducha? To nieś to. I sprawdzian dla moich braci charyzmatyków, dla moich braci proroków, dla mnie też. Numer jeden. Moi drodzy bracia, głosicie w czasach świetności uzdrowienia Boga, Jego miłość, uwolnienia. Idźcie i głoście dzisiaj. Idźcie i uzdrawiajcie chorych. Kładźcie ręce, módlcie się. Prorokujcie. Mówcie, co się dzieje w świecie. Mówcie, co Bóg chce powiedzieć na ten czas. Gdzie są wasze proroctwa? Gdzie są wasze uzdrowienia? Gdzie wasza wiara? Moi drodzy bracia, modlimy się o naszą wiarę, o wzbudzenie wiary charyzmatycznej, o wzbudzenie proroków jak ogień. Tego wam życzę, naprawdę. Żebyście byli ogniami, który będzie teraz przechodził przez świat. Gdzie będziecie teraz świadectwem? To jest najlepszy egzamin, jaki Bóg mógł sobie wymyśleć teraz. Nawet nie wojnę. Tylko teraz możesz zadziałać. Teraz pokaż zaufanie Bogu. Idź, nieś radość, pokój, uzdrowienie, uwolnienie w imieniu Jezusa. Nie bój się tego robić. Nie bój się teraz pomyśleć, że może nie wyjdzie, może się nie uda, może się zarażę. Wiesz, ksiądz... tak myślę, że ksiądz Bosko, jak wybuchła zaraza, to powiedział swoim chłopcom, żeby poszli do pomagać tym ludziom, którzy zostali zostali zarażeni. No i chłopaki oczywiście się bali, że nie pójdą, bo się zarażą. I no, ksiądz Bosko im powiedział, każdy, kto się trzyma Matki Bożej i jej ufa, nie zostanie zarażony. I rzeczywiście 14 chłopców poszło, odważniaków, którzy polecili się Matce Bożej, posługiwali do końca epidemii i żaden z nich nie zachorował. Niektórzy się śmieją, że minister zdrowia ofiarował służbę zdrowia Matce Bożej i teraz nie będzie koronawirusa. No właśnie, mój drogi, ty, który się śmiejesz z tego, dla ciebie jest koronawirus. Żebyś tu zmienił pod czaszką troszeczkę. Żebyś się obudził. Chrześcijanie sobie poradzą, o chrześcijan się nie martw, bo Matka Boża ich ochroni. Nie mówię, że ochroni ich przed zakażeniem, bo właśnie nie o to w chrześcijaństwie chodzi, czy zostaniesz zakażony, czy nie. Chociaż ty możesz tak myśleć, że o to tutaj chodzi, że Bóg chroni, żebym nie był zarażony. Niekoniecznie. Bóg ma mnie ochronić przed potępieniem. Przed potępieniem. I minister zdrowia zawierza Matce Bożej Ochrony Zdrowia, służbę zdrowia. I dzięki tej służbie zdrowia ty możesz mieć otwarty szpital, jeśli byś zachorował. I niekoniecznie oni zachorowywują, tylko ty. Żebyś wiedział, że Bóg jest ponad tym. Niektórzy się śmieją, że katolicy chcą organizować procesje, czy jeszcze inne modlitwy do Matki Bożej, czy do samego Jezusa o zaprzestanie wirusa. Chcę ci przypomnieć Matkę Bożą łaskawą w Warszawie, kiedy wybuchła epidemia i kiedy została wyprowadzona w wielkiej procesji bodaj w XVII wieku i zaraza ustała, mój drogi, kiedy została oprowadzona figura Matki Bożej wokół murów Warszawy. Chcę ci przypomnieć także inne wydarzenia, gdzie procesje różańcowe, procesje z figurami Matki Bożej zatrzymywały zarazy. Zatrzymywały zarazy.
Dziwi mnie właśnie trochę zachowanie Włochów. No bo u nich takie rzeczy się też często działy. Myślę, że nie ma co się śmiać z tego, że katolicy tak robią. Bo katolicy nieraz ratowali świat swoją wiarą. Jasne, Bóg. I to nie ma wątpliwości, że to Bóg. Ale Bóg chrześcijan. Nie znam muzułmanów, którzy wychodzili na ulicę i zatrzymywali zarazy. Nie znam Żydów, którzy tak robili. Może w Starym Testamencie, nie wiem, nie przypominam sobie teraz, ale nie znam Hindusów, którzy zatrzymywali zarazy i wielkie fale i pożary i jeszcze inne rzeczy. Nie znam. Natomiast znam chrześcijan, którzy stawali, wyciągali ręce i fale tsunami się zatrzymywały. I zaraza się zatrzymywała. I jasne, możesz mówić teraz, no to już, proszę, pstryknijcie palcami, idźcie, niech koronawirus się zatrzyma. No właśnie, jakbyś znał Boga, to byś wiedział, że to nie jest maszynka do robienia pieniędzy. Jakbyś znał Boga, miał doświadczenie. To nie o to chodzi, żeby Bóg teraz zrobił tak, jak my chcemy, a świat dalej się bawił w hulankach, w rozpustach, w pijatykach, w biznesach i tak dalej. To nie o to chodzi. Musi coś się zmienić. Przemija bowiem postać tego świata. Dlatego was, moi drodzy bracia, charyzmatycy, prorocy, nauczyciele, głosiciele słowa, kapłani, proszę, wyjdźcie i głoście Ewangelię. Wyjdźcie i mówcie o miłości Boga. Uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie zawirusowanych, uwalniajcie opętanych. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko to jest Ewangelia, to nie jest mój wymysł, do czego wzywa nas Bóg. Daje nam teraz po prostu pole do popisu. Już mówi, idźcie teraz wy. Idźcie teraz wy, zadziałajcie. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy. I przypomnij wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Wypadła mi ta karteczka przed chwilą z Pisma Świętego. Nie przygotowałem do tego filmiku. Ale no, no właśnie to jest to, nie? Żebyś to zobaczył. Niech się nie trwoży, nie, bo to wyjdzie chyba odbicie lustrzane, ale chodzi o to, żebyś zauważył to słowo, że niech się nie trwoży serce twoje, ani niech się nie lęka. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie taki jak świat daje, który jest krótkotrwały, albo wyjdę na imprezę, upiję się, mam chwilę pokoju, nie, bo sobie potańczę. Nie, Bóg ci daje pokój wieczny. Piękny, realny. Chciałbym, żebyś bardzo mocno to usłyszał jako chrześcijanin, że naprawdę nie masz czego się bać, jeśli jesteś z Bogiem. A jeśli nie, to szybciutko nawracamy się do konfesjonału. Dziękuję ci za cierpliwość i wysłuchanie tych kilkudziesięciu minut. Przepraszam, że tak długo. Postaram się następnym razem troszeczkę krócej. Módl się do świętego Józefa, patrona Kościoła Świętego, patrona, który dba o Jezusa i dba o mistyczne ciało Chrystusa, zapewne teraz też. Módl się naprawdę za jego wstawiennictwem, niedługo jego uroczystość 19 marca. I nie bój się, nie siej paniki.
Pocieszyciel, Duch Święty jest. Przyszedł. I on na